próbujemy ustanowić rekord. Rekord w ilości pasażerów auta jadącego na dwóch kołach. Zobaczmy, ilu kaskaderów Michał zdoła przewieźć. Salamanek, trasa się kończy, chowaj się, chowaj się! No i uwaga, policzmy ich, ilu ich tam było. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu kaskaderów! Kaskader z tym! Proszę Państwa, a już za chwilę rozpoczniemy serię krótkich pokazów, urywków, filmów, akcji. Na początek scena... Oj, przepraszam bardzo, jeszcze jakiś... element specjalnie dla Państwa, proszę Państwa. Chyba już wiem, o co chodzi, proszę Państwa, dla tak wspaniałej publiczności za chwilę Michał zaprezentuje coś, co tylko on jedyny potrafi wykonać w Europie. Tego, co za chwilę pokaże Michał, nie zobaczycie Państwo na żadnym innym pokazie. Trzymajmy kciuki za Michała, proszę Państwa. Ta ewolucja nie zawsze się udaje. Nawrót o 360 stopni samochodem tylko na dwóch kołach. Proszę Państwa, tylko Michał potrafi to wykonać. Czy dzisiaj mu się to uda? Jest tutaj bardzo istotne operowanie pedałem gazu, oczywiście balans, odpowiednie prowadzenie kierownicy. To bardzo trudna ewolucja. Proszę Państwa, 360 stopni zaliczone, ale ja widzę, że Michał dalej się nie poddaje. Proszę Państwa, Michał Beneś! Tylko on potrafi wykonać tę ewolucję. A teraz to, o czym Państwo wcześniej mówiłem. Pamięta taką produkcję hollywoodzką Mad Max. To dosyć odległe czasy, kiedy ten film został wyprodukowany, ale myślę, że chętnie sobie Państwo przypomnicie ten film. Ta scena właśnie jest zainspirowana tą produkcją. Thank you.
proszę Państwa, w roli gladiatorów rodem z filmu science fiction wystąpili Peter Kolnus i Tondo Kral. A już za chwilę przypomnimy Państwu sceny z filmu Taxi 3 z udziałem kaskaderów samochodowych. Proszę Państwa, gratis dla Państwa. Scena z użyciem ognia, jak każda akcja z użyciem ognia, ta również jest niebezpieczna. Proszę Państwa, ogień rozpalamy najzwyklejszą w świecie wysokooktanową benzyną, zatem temperatura jest naprawdę spora. Proszę Państwa, już za chwilę nasz człowiek od akcji specjalnych, którego już Państwo poznaliście, Jaromir Salamanek, przeskoczy przez płonące obręcze. Tak, dzisiaj w roli tygrysa Jaromir Salamanek. Ale aby nie było to zbyt łatwe, Jaromir będzie stał na dachu pędzącego samochodu. Samochód przejedzie pod obręczami, natomiast Jaromir musi wykonać skok przez obręcz. Wszystko musi być idealnie ustawione w jednej linii, proszę Państwa. Jaromir musi wyczuć odpowiedni moment, aby pokonać obręcz. Samochód musi utrzymywać odpowiednią prędkość. Dlatego za kierownicą zasiądzie sam szef grupy Alfred Schmidt i już za chwilę prawdziwa próba ognia i Jaromir Salamanek w roli głównej. Proszę Państwa, trzymajmy kciuki za Jaromira, to bardzo niebezpieczna próba. Uwaga, wszystko już przygotowane. Jaromir jest już na dachu, proszę Państwa. I za chwilę próba pokonania trzech przeszkód. To naprawdę będzie bardzo trudne. Samochód musi jechać o wiele szybciej. Jaromir musi dokładnie wymierzyć moment wybicia. Zobaczmy, czy to się uda. Trzy obręcze w jednym susie. Uwaga! Jaromir Salamanek! Duże brawa!
Swoim motorze, z tego co widzę. Jakaś awaria motoru Michała. Michał na tym motorze skakał po raz pierwszy, ale jak Państwo widzą, poradził sobie bezbłędnie. Duże brawa, Michał Beneś! Coraz częściej na naszych drogach, a szczególnie w bezdrożach, możemy zobaczyć kłady. Kłady zdobywają sobie coraz większą rzeszę zwolenników. Grupa Float Cascaders Team również specjalizuje się w ewolucjach na kładzie. Proszę Państwa, już za chwilę przed Państwem nauczyciel Michał Beneś i jego uczeń, 12-letni Antoni